Zaczynamy od poczty. O tej poczcie powiem tak naprawdę dwa słowa, ponieważ każdy z nas korzysta z poczty elektronicznej. Ta poczta elektroniczna jest bardzo intuicyjna, natomiast zwrócę uwagę na bardzo ważny aspekt, czyli aspekt, który czasami gdzieś tam jest w tle, czyli uporządkowania informacji w przeglądarce. Proszę zwrócić uwagę, że ja w tej chwili kliknąłem sobie na ikonkę Outlook i pojawiła mi się usługa poczty o nazwie Outlook oczywiście i ona się pojawiła w nowej karcie. A co za tym idzie, bardzo ważnym jest, żebyśmy umieli i mogli poprawnie się tutaj w naszym Office poruszać, dlatego że może się tak zdarzyć, że mamy konto właśnie Office 365, ale mamy również konta inne, za pomocą których logujemy się, więc ta nawigacja tutaj powinna być bardzo ważna. Ja teraz zamknę pocztę i proszę zwrócić uwagę, mam tutaj jeszcze raz Office'a i wszystkie ikonki, okienka, które się pojawiają, karty, ja w tej chwili klikam na jednej karcie i na drugiej, z punktu widzenia pracy możemy zamknąć, natomiast z tego okna, które tutaj widzimy, należy się wylogować. Jest to warunek konieczny, szczególnie wtedy, kiedy po pierwsze, tak jak powiedziałem, mamy wiele kont na komputerze, więc żebyśmy mieli porządek i żeby sesje się nie mieszały, bo takie sytuacje również występują, a po drugie, jeżeli mamy wielu użytkowników na komputerze, którzy korzystają z wielu kont, no to też może się nam tutaj trochę pomieszać, więc wszystkie okna dodatkowe możemy zamknąć, natomiast z tego głównego okna w Office 365 musimy się wylogować. Mamy tutaj przycisk wyloguj, ja tego nie będę robił, natomiast należy o tym pamiętać. No oczywiście na koniec, jak już będziemy kończyć pracę, to na pewno się wyloguję, tak żeby zachować porządek na naszym, tutaj w naszych przeglądarkach i w naszych danych. Więc wracamy sobie do Outlooka, on się otworzył w nowej karcie. I tak jak powiedziałem, jest bardzo intuicyjnym elementem. Po lewej stronie mamy menu, czyli nasze foldery, skrzynka odbiorcza, elementy wysłane, elementy robocze, różnego rodzaju foldery, jak widzimy tutaj. Natomiast jak chcielibyśmy sobie nową wiadomość kliknąć to, czy wysłać to, to w lewym górnym rogu jest taki dość widoczny, dobrze przycisk. No i teraz w momencie, kiedy chcielibyśmy wysłać jakąś wiadomość do osób z naszej organizacji, to wystarczy, że wpiszemy sobie początek nazwy konta, a system powinien nam te osoby znaleźć, co jest bardzo ważnym, fajnym narzędziem, dlatego że no, człowiek może się pomylić i możemy nawet popełnić czeski błąd w momencie, kiedy wprowadzamy adres e-mail kogoś, komu chcielibyśmy wysłać wiadomość, natomiast system jest tak zaprogramowany, że jeżeli my wskażemy poprawną osobę, to on na pewno prawidłowy adres e-mail wprowadzi. I proszę zwrócić uwagę, ja wpisałem początek adresu e-mail osoby, do której chciałbym wysłać wiadomość. Ta osoba jest u mnie w organizacji i ona mi się odnalazła od razu. Jeżeli ta osoba by mi się nie odnalazła, to mam tutaj lupkę i mogę kliknąć wyszukaj w katalogu. No oczywiście on mi tutaj już nie znajdzie innego osobnika, tylko Bartka Białka, ja sobie kliknę i proszę zwrócić uwagę, w ten sposób mam bardzo dobrze, poprawnie dodany adres e-mail naszego odbiorcy. Ale to oczywiście jest wtedy, kiedy mamy użytkownika z naszej organizacji. Jeżeli mamy kogoś spoza organizacji, to musimy dość znacznie uważać, ja w tej chwili popełniam celowo błędy, aby poprawnie wprowadzić ten adres e-mail, dlatego że ten adres e-mail, on będzie później już zapamiętany. Ja sobie teraz wyślę pocztę do siebie, czyli Artur Rudnicki, zst.radom.pl, to jest osoba obca i używam tego adresu. W momencie, kiedy ja użyję tego adresu, system już powinien mi zapamiętać ten adres i następnym razem już, proszę, ach, jeszcze mi nie zapamiętał, bo nie wysłałem, już będzie mi
pamiętał, żeby taki adres dostać. Pole DW to jest oczywiście pole do wiadomości, więc ja w tej chwili mogę wybrać tutaj jakąś inną osobę i proszę zwrócić uwagę, ja mam takiego użytkownika, który jest moim uczniem i na nim będę dzisiaj też troszeczkę pokazywał, Jan Testowy. Natomiast moja organizacja nie nazywa się 3675.net.pl i ponieważ jeżeli niepoprawnie źle wpiszę adres e-mail, to system niestety ten adres też może zapamiętać, więc jeżeli wprowadzamy adresy e-mail osób, którym wysyłamy na zewnątrz pocztę, to musimy wprowadzić w sposób poprawny, czyli bardzo uważać. I zobaczcie, że ja w tej chwili mam Janka Testowego i on mi się tutaj znalazł, czyli ja wpisałem dwie pierwsze literki od nazwy użytkownika i Jan Testowy jest tutaj już wpisany. Pole DW to oczywiście pole do wiadomości, pole UDW to jest pole, gdzie ja mogę wprowadzić użytkownika i inni użytkownicy nie będą wiedzieli, że ja do niego wysłałem i wpisuję temat, wiadomość testowa i wpisuję treść i co dalej. Oczywiście na dole mam przycisk wyślij, natomiast z menu, które widzimy na dole, mogę sformatować moją wiadomość, czego ja w tej chwili nie będę robił, bo to oczywiście na pewno Państwo umieją, wiedzą, natomiast mogę dołączać różnego rodzaju pliki i mogę, proszę zwrócić uwagę, mogę dołączać pliki, które są u mnie w systemie na OneDrive, o którym za chwileczkę będę mówił, bądź mogę dodawać z mojego komputera, czyli na przykład mam jakieś dokumenty na pulpicie, ja mogę taki dokument w tej chwili dołączyć i wysyłam pocztę. Tak naprawdę bardzo intuicyjny interfejs i swobodnie Państwo mogą z tego korzystać. Mamy tutaj 50 GB pojemności, więc tak naprawdę ta pojemność na poczcie jest przeogromna i nie podejrzewam, żeby się skończyła w najbliższych 20 latach. Ja dzisiaj dostaję ponad 100 wiadomości dziennie i proszę mi wierzyć, ja mam dopiero 3/5 poczty zapełnionej od 2012 roku, czyli już dzisiaj 9 rok i tej poczty rozsyłam dużo, więc tak naprawdę to jest przeogromna pojemność.